Rozmowa dnia. Anna Arcińska, witam Państwa. Gościem programu jest Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Witam serdecznie Pana, Panie Dyrektorze. Główny Urząd Statystyczny opublikował ostatnie dane, jeżeli chodzi o inflację. W październiku za jedzenie trzeba było zapłacić niecałe 22% więcej niż rok wcześniej. No, wstępne wyliczenia pokazują, że mamy do czynienia z największymi podwyżkami od początku 1997 roku. Czy do tego trzeba się będzie przyzwyczaić? Czy coś to może zatrzymać? Czy raczej konsumenci nie mają, nie ma szansy, nie ma nadziei na coś takiego? Jeżeli chodzi o inflację, na pewno żywność jeszcze może trochę wzrosnąć, ponieważ samo przesunięcie, sam cykl produkcyjny w rolnictwie jest taki, że niekiedy nakłady na daną produkcję, jak w przypadku produkcji roślinnej, zbóż, na przykład ozimych, ponosi się jesienią najczęściej, a zbiera się zboże dopiero latem, także jest pewnie takie przesunięcie odnośnie, powiedzmy, kosztów produkcji, a czynniki produkcji wzrosły jednak przez ostatnie miesiące jeszcze bardziej. Żywność drożeje na całym świecie. To jest taka, powiedzmy, zależność, która nie dotyka tylko Polski, ale dotyka całego świata, ale na pewno nie będzie to taki już wzrost, jaki był obecnie. No właśnie, bo przed nami listopad, grudzień. Grudzień to ważny miesiąc, jeżeli chodzi o robienie zakupów. Inflacja może jeszcze wzrosnąć, czy już nie? Gdybym miała dociskać Pana, Panie Dyrektorze. Jeszcze, na pewno jeszcze trochę może wzrosnąć, ale tak jak mówię, no to są pewne efekty, które się przekładają, powiedzmy, z pewnym opóźnieniem też oczywiście. Tutaj nie bez znaczenia bardzo duży koszt to jest koszt energii, bo czy to w produkcji roślinnej, czyli koszt gazu, który jest głównym czynnikiem kosztu w produkcji nawozów, lub też oczywiście energia, która przy całym procesie wytworzenia żywności bierze udział. Tutaj na przykład dla ciekawości można podać taki przykład, że w cenie chleba, wszyscy oczywiście, pierwsze co się każdemu nasuwa na myśl, że to zboże, ziarno, mąka jest największym składnikiem kształtującym cenę w cenie chleba, a tak naprawdę ziarno to jest tylko 20%, reszta są koszty energii, koszty pracy, dystrybucji i marże. A te idą w górę, ale też jeżeli chodzi o konsumpcję, jeżeli chodzi o popyt na żywność, to ten popyt rośnie w kraju. Chciałam zapytać o to, czy jeżeli więcej jest chętnych, więcej kupujących mimo cen, to bezpieczeństwo żywnościowe jest zagrożone, czy nie? Czy mamy tej żywności na rynku? Bezpieczeństwo sporo? Żywnościowe nie jest zagrożone w Polsce. My jesteśmy bardzo dużym producentem żywności. Tutaj na przykład 80% naszej produkcji wołowiny to jest eksport, 60% ponad produkcji drobiu to jest eksport, 40% produkcji wieprzowiny i szeregu innych. Jesteśmy dużym trzecim eksporterem zbóż w Unii Europejskiej. Również jesteśmy eksporterem produktów mlecznych, także nie grozi nam na pewno brak żywności. Nawet pokazuje to ten przykład, że przez ostatni okres około 2 milionów mamy dodatkowych mieszkańców, uchodźców z Ukrainy. I jak widać, nie zachwiało to w żaden sposób żadnymi łańcuchami dostaw. Także jeżeli chodzi o dostępność żywności, to na pewno jesteśmy bezpieczni. A jeżeli chodzi o eksport, o którym Pan wspominał, no to są nawet rekordy w tym roku pobite, bo no ponad 30 miliardów euro wyniosła wartość polskiego eksportu w okresie pierwszych 8 miesięcy tego roku. I tutaj pytanie, czy mimo kryzysu udało się te liczby osiągnąć, czy przez kryzys, jaki jest na wschodzie, udało się właśnie tyle sprzedać? To jest kilka czynników. Eksport polskiej żywności systematycznie rośnie z roku na rok. Jest to przede wszystkim główna zaleta i zasługa polskich przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej i polskich rolników, ponieważ ci jedni produkują bardzo dobrej jakości surowiec, a ci drudzy coraz pewniej sprzedają polską żywność na rynkach zagranicznych, niekiedy bardzo odległych, rynkach azjatyckich, afrykańskich. I do tego dochodzi jeszcze oczywiście kwestia tego, że my mamy żywność stosunkowo niedrogą do swojej jakości, jako żywność polską. Ta marka jest coraz silniej rozpoznawalna za granicą i tak naprawdę to są główne czynniki, które od kilku lat kształtują wzrost polskiego eksportu. Teraz ten wzrost wartości teraz przyspieszył dość mocno, ponieważ jest na przykład na rynku zbóż, co by nie powiedzieć, mamy bilans zbożowy wiele mniej korzystny niż mieliśmy rok temu. Między innymi dlatego, że na Ukrainie mniej zbóż zebrano. Mieliśmy klęskę suszy w Europie Południowej, w Argentynie, w
w Kanadzie, także te kraje wyprodukowały mniej zboża i jest większe zapotrzebowanie. I na przykład jak spojrzymy teraz na ten sezon zbożowy, a sezon zbożowy liczy się od lipca i w pierwszych dwóch miesiącach, lipiec, sierpień, to wyeksportowaliśmy rekordową wartość, rekordowy wolumen zboża z Polski. Było to 1 800 000 ton prawie. Nigdy przez dwa miesiące pierwszego sezonu tyle nie wyeksportowaliśmy. W tamtym roku to było około 1 000 000 ton, także widzimy ten wzrost, powiedzmy, nie tylko wartości, ale wzrost też wolumenu sprzedaży. Bardzo często straszy się polskich rolników, że ukraińskie zboże może zalać Polskę, że zalewa Polskę. To jest oczywiście nieprawda, ponieważ głównie, jeżeli jest jakieś zboże przywożone do Polski, to jest kukurydza. I na przykład widzimy, że eksport kukurydzy w pierwszych 8 miesiącach wyniósł gdzieś w granicach 2 200 000 samej kukurydzy, a import był około 1 000 000. I ten wzrost eksportu jest 1 200 000. Także widzimy, że mimo tego więcej eksportujemy nawet niż nas była zboża. A jeżeli chodzi o te najpopularniejsze produkty, to mięso drobiowe, papierosy, produkty mleczne, mięso wołowe, pieczywo i wyroby piekarnicze. I jeszcze raz, panie dyrektorze, bardzo dużo jest chętnych, by kupować polskie produkty, bo one są atrakcyjne i tańsze? Jeżeli chodzi o Unię Europejską na przykład. W zależności. Na przykład w ostatnich miesiącach bardzo jest korzystny kurs euro złoty i kurs dolar złoty, jeżeli chodzi o prowadzenie eksportu. Tak, te nasze produkty są jeszcze są tańsze od produktów, które są wytykowane za granicą, ale też są dobre jakościowo. I to powiązanie właśnie ceny z jakością jest bardzo ważne. Jeżeli spojrzymy na kraje, bo głównym naszym partnerem jest Unia Europejska, jeżeli chodzi o eksport, to około 75% eksportu polskiej żywności to jest Unia Europejska. W Unii Europejskiej na pierwszym miejscu są Niemcy, ale mamy też znaczący wzrost cały czas krajów pozaunijnych, do których wysyłamy naszą żywność. I bardzo coraz częściej naszą żywność lokujemy w bogatych krajach arabskich, w bogatych krajach afrykańskich. Także to są kraje, gdzie żywność ze Starego Kontynentu jest uważana jako żywność wysokiej jakości, żywność klasy premium. I właśnie chcielibyśmy, żeby docelowo to był główny synonim polskiej żywności, wyznacznik, jakość, a niekoniecznie cena. No a jak jest na rynku polskim właśnie tutaj, bo czy wszyscy mają taką wiedzę, mają pewność, że polskie to dobre, dobre cenowo, ale też i dobre jakościowo? Czy tutaj trzeba tego uczyć? Tu jest coraz więcej klientów. Przekonuje się do tego, że polska żywność jest bardzo dobra. Mamy żywność bezpieczną, która jest kontrolowana od pola do stołu, do półki sklepowej. I mamy wysoką jakość tej żywności, ale musimy też systematycznie prowadzić i prowadzimy kampanie, które mają na celu promowanie patriotyzmu konsumenckiego. Jest to między innymi kampania Kupuj świadomie produkt polski, czyli taki prostokąt w kształcie flagi z napisem produkt polski. I wtedy konsument, kiedy kupuje taką żywność, ma gwarancję, że ona jest wyprodukowana z surowców, które pochodzą od polskich rolników. My po 1989 roku straciliśmy nasz rynek żywności bardzo mocno. Trochę się zachłysnęliśmy tymi towarami z zagranicy. One bardzo często były dla nas mniej dostępne, były lepiej pakowane. Firmy, które działały w Europie Zachodniej, lepiej posługiwały się takimi narzędziami jak marketing, promocja. My się tego nauczyliśmy i dzisiaj na chwilę obecną udział w wyborach konsumenckich kraju pochodzenia i oczywiście kraju pochodzenia jako Polska jest coraz większy. No i ale akcja cały czas trwa, mówimy o tym patriotyzmie konsumenckim. Czy w dobie inflacji, gdzie przede wszystkim ważna jest cena, czy no, można do czegoś takiego przekonać? Tak, oczywiście, ponieważ bardzo często mamy produkty, które są podobne cenowo. Produkt podobny cenowo na przykład z Niemiec, z Francji i z Polski. I wtedy zachęcamy, żeby wybierać oczywiście produkty polskie, bo jeżeli kupujemy produkty, które są wyprodukowane w Polsce, to po pierwsze więcej wpływów mamy z produkcji tych produktów do budżetu państwa. Według obliczeń prawie 7 miliardów złotych mamy więcej, jeżeli o 1% zwiększamy tylko nasze decyzje zakupowe na rzecz produktów polskich, a to jest 7 miliardów złotych na przykład na edukację, na służbę zdrowia, na obronność. Także aspekt ten finansowy. Do tego dochodzi nam aspekt taki, że dajemy miejsca pracy firmom i oczywiście producentom surowca,
w Polsce, a nie za granicą. I trzecia rzecz, jeszcze ważna też ochrona środowiska, bo nie musimy transportować tych produktów gdzieś z drugiego końca świata i ślad węglowy jest o wiele mniejszy. No, wyobraźmy sobie, że taki banan z Ekwadoru to 12 tysięcy kilometrów płynie do nas, a takie jabłko możemy kupić na przykład z sadów podbydgoskich. Tutaj mamy bardzo dobrych sadowników w kujawsko-pomorskim województwie. Czy też załóżmy zamiast ryżu, który 40 dni drogą morską płynie do nas z Azji, możemy na przykład kupić kaszę. Także mamy ten wybór i możemy z niego korzystać. Czyli jest ten nacisk właśnie kupuj polskie, dobre, bo polskie, ale też jest jeszcze jedna kampania. Świadomie wybieraj produkt ekologiczny. Kupuj świadomie produkt ekologiczny. Dlaczego zdecydowano się na tę kampanię? My w ogóle promujemy, mamy taką paletę oznaczeń oprócz produktu polskiego i chcemy, żeby właśnie te oznaczenia pokazywały, że ta żywność jest wysokiej jakości, że ta żywność jest sprawdzona, bo to są oznaczenia jakościowe, takie jak QFP, QMP na przykład na mięsie, chronione oznaczenia geograficzne, czy ten wspomniany przez panią redaktor produkt ekologiczny. I w tym, dlaczego taką kampanię w ogóle robimy? Bo jeżeli klient chce zapłacić za produkt, który jest wytworzony w systemie ekologicznym, czyli certyfikowanym, to musi mieć pewność, że nie jest oszukiwany i że ten produkt na pewno kupi. I w tym gąszczu oznaczeń, jakie mamy, niektóre produkty sugerują świadomie producenci, że mogą być ekologiczne albo że są w jakimś systemie przyjaznym środowisku produkowane, ale tak naprawdę gwarancję mamy tylko wtedy, kiedy mówimy o produkcie ekologicznym w myśl rozumienia przepisów unijnych, bo oznaczenie to jest jednolite dla całej Unii Europejskiej. Jest to taki zielony prostokąt i symbol liścia zielonego z takich gwiazd ułożony, to jest właśnie ten sprawdzony. I jeżeli ktoś chce zapłacić więcej, bo na przykład chce, żeby kupić produkt, który jest bardziej przyjazny dla środowiska, w sposób bardziej przyjazny dla środowiska produkowany, to klient musi być świadomy, że musi kupować właśnie ten, a nie inny produkt z tym symbolem. Tylko sprawdzać symbole, sprawdzać, wiedzieć dokładnie, co chce się kupić i wtedy, jeżeli są symbole, jakość gwarantowana. Właśnie naszym celem jest to właśnie, żeby klient był świadomy. Jeżeli chce kupić produkt polski, czy chce wspierać polską gospodarkę, to wybiera produkt polski. Jeżeli chce kupić produkt ekologiczny, to wybiera produkt ekologiczny. I szereg innych oczywiście oznaczeń, dziękuję, które mówią o produkcie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Wroński, zastępca dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, był gościem programu. Dziękujemy.